To jest lewy schowek. Kabiny ciągnika siodłowego Volvo. Lewy schowek za siedzeniem kierowcy. Bardzo często używany przez kierowców jako taki schowek gospodarczy. Jakąś gaśnicę, podnośnik, przewody, łańcuchy, rurki, klucze. Tu również znajduje się ogrzewanie postojowe. W lewym schowku. Akurat w tym przypadku firmy Webasto. O mocy wyjściowej 2 kW. Paliwo diesel. Przy okazji robienia porządków, tutaj no widać nie było zaglądane, zaglądnę też do ogrzewania postojowego. Co tam słychać z nim, bo samochód ma 350 tysięcy, pewnie nikt tam nie zaglądał od początku, zobaczymy co tam słychać. Odkręcić chyba trzeba tą śrubkę, w tym miejscu i tam. Po odkręceniu tych trzech śrubek, ścianki wychodzą osobno. I tu jest widok ogrzewania podstawowego w Volvie. Ta długa rura wychodząca do góry. Wychodząca z ciepłym powietrzem. A tam jest rurka zasysająca powietrze. To widać nawet po śmieciach, których więcej jest w tamtym miejscu. Tam właśnie, gdzie jest zasysane powietrze do ogrzewania podstawowego. Także to przy okazji posprzątam, żeby to powietrze było czyste. No, teraz wygląda to znacznie lepiej. Teraz zabuduję, zakręcę z powrotem ścianki i tu wychodzą jakieś trzy przewody dodatkowe. Tak jakby od ogrzewania w tamtym kierunku. Czyli czemuś tam służą. Jeśli są niepodłączone, to znaczy, że mają być niepodłączone. Zresztą co znalazłem tutaj. W tej wtyczce nie znalazłem nic tam więcej.